Dobra widzowie, dzisiaj zakapturzony ja, ponieważ dzisiaj będziemy robić różne przekręty. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a dzisiaj na Palionowie będziemy robić pułapkę na Yetiego. Oczywiście na samym starcie zapraszam was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie, prawda, 19:19, więc serdecznie zachęcam do tego, żebyście to zrobili. A nie no kurde, wyglądam jak idiota przecież w tym kapturze i... Dobra, może być. Trudno, wywalone w te włosy. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszym odcinku będziemy robić pułapkę na Yetiego, ponieważ, no słuchajcie, przemyślałem sobie to, co się wydarzyło na wczorajszym odcinku i mówię, nie kurde, tak nie będzie, tak nie może być, to nawet nie, że tak nie będzie, tak nie może być. Ja po prostu, wiecie, no nie wyrażam na to zgody po prostu, żebyśmy opuścili to Palionowo, bo to Palionowo jest zbyt dobre i tak dalej, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku muszę zrobić pułapkę na Yetiego. Ale to nie będzie byle jaka pułapka, to będzie wybitna pułapka, ponieważ to będzie bardzo inteligentna pułapka, to nie będzie taka, która, wiecie, że on pójdzie i wpadnie, tylko on sam się w nią właduje i po prostu w ten sposób go pokonamy. Przynajmniej mam taką nadzieję. W każdym razie, tu mam przygotowane wszystkie rzeczy, które potrzebujemy właśnie do zrobienia tej pułapki. Jest to piston, wiadomo, ten klejący. Mamy również, prawda, redstone. Mamy... To jest redstone repeater. Mamy redstone torcza, czyli redstone'ową pochodnię. Mamy 5 wiader, które będziemy musieli zapełnić lawą. Mamy również drzwi, guzik i... No i skrzynię pułapkę, więc to jest nam potrzebne dzisiaj do tego, żeby zrobić naszą przecudowną pułapkę. I teraz tak, pomyślcie, co chcesz takiego zrobić? Ogólnie wygląda to tak, robimy drzwi, które się otwierają na przycisk. Do środka jak się wejdzie, to na samym końcu jest skrzynka. I ta skrzynka to jest właśnie ta skrzynia pułapka. Otworzenie jej sprawia, że wysuwają się takie, wiecie, tłoki i wtedy wpada się do środka. Zanim to jednak zrobimy, to muszę koniecznie ogarnąć sobie wiadro lawy. Więc musimy szybko tutaj, prawda, polecieć do laboratorium, ponieważ tam mamy masę tej lawy. Aczkolwiek tam z tego co wiemy, mamy 4 stanowiska z lawą, więc będziemy potrzebować jeszcze 2 wiader lawy. Jednego wiadra lawy, bo tak po prostu. Chociaż w sumie może nam to i wystarczy. Nie wiem, tak naprawdę zaraz się to okaże. Kurde, mam dość tych moich włosów, nie chcę mi się ich układać. Dobra, mamy te wiadra, bierzemy to wszystko. Mamy 4, czyli potrzebujemy tak naprawdę jeszcze, no jeden, tak już na pewno by się, jakbyśmy jeszcze jednego mieli, to by wyszło idealnie. No i prawda, sytuacja jest taka, że możemy sobie tutaj podlecieć, ponieważ tu, nie wiem czy pamiętacie, ale jest właśnie jezioro lawy, więc możemy sobie tu co nieco ogarnąć. Kurde, nie wytrzymam z tymi włosami, mnie to tak łaskoczy, kurde, tutaj na czoło. Nie wiem, muszę iść do fryzjera w końcu. Ale ja chciałem troszkę zapuścić włosy, ale nie aż tak bardzo jak kiedyś miałem. Nie, dobra, idę je ułożyć. O, dobra, widzę, że zginąłem. Mega fajnie, Phantom mnie zabił. Super. Tak się jeszcze wtrącę na szybko, bo mieliśmy co odcinek sobie sprawdzać, ile mamy subskrypcji i, prawda, robić jakby update tego, ile mamy subskrypcji, żeby jak najszybciej wbijać i, wiecie, tak, żebyśmy mogli się angażować wspólnie, że ja wam pokazuję, ile jest subskrypcji i takie, wiecie, że ciągle mamy sprawdzanko tego, więc dzisiaj również to zrobimy. Ale zrobimy to troszkę inaczej, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś wam pokazałem taką tablicę, ale nic tutaj nie robiłem i jak widzicie, ostatnie tutaj dane, które są wprowadzane, to jest 152 tysiące subskrypcji, więc jakby to powiedzieć, troszkę jesteśmy w tyle, ponieważ już aktualnie mamy 176 tysięcy, więc trzeba to koniecznie poprawić. Więc ja w tym momencie muszę w tym stosie tych różnych tych znaleźć odpowiednie cyfry, żeby to podmienić. Dobra, mamy to, patrzcie, jest 176. Czemu to jest UW? Co jest grane? Kto to zrobił? Dobra, więc mamy 176 tysięcy subskrypcji aktualnie. Dodatkowo mamy troszkę więcej, bo jest 388 jeszcze końcówka, więc sprawmy, by na następnym odcinku tutaj zamiast 6 pojawiła się 7, wtedy będziemy mieli 177. Bardzo fajna liczba. No i tyle. Tak chciałem się tylko na szybko wtrącić z tego powodu, że, prawda, wiecie, lecimy z tymi subskrypcjami ostro, jest wiele osób, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują, więc fajnie, jakbyś to zaczął robić, ponieważ im więcej osób subskrybuje, tym mam więcej uśmiechu na twarzy. Nieważne, lecimy z odcinkiem. Oj nie, widzowie, dobra, no jakoś ułożyłem te włosy, troszkę je podniosłem do góry, żeby jakkolwiek się mi trzymały. Zginąłem, nie wiem czy tam moje itemy jeszcze będą, bo... Kurde, jaką głupotę zrobiłem w ogóle, że nie wyszedłem z serwera po prostu na czas, jak tutaj... jak polazłem do ustawiać te włosy i teraz nie wiem w ogóle czy tam... Czy jeszcze cokolwiek jest, że tak powiem, z tych moich itemów. Błagam, żeby one nie znikły, błagam. Bo jak znikły, to jest koniec, uwaga, gdzie one były? Gdzie się wywaliłem? Gdzieś tutaj to było chyba. O, są, dobra, uff. Dobra, jesteśmy przygotowani na to, żeby zrobić tą pułapkę, więc super. Tu jakaś kopalnia w ogóle, ty coś wyszło z kopalni, mnie zabiło. Nie no, widziałem, że Phantom mnie zabił, ale dobra, ogarnięte. Teraz tak, sprawdzamy, czy wszystko mamy. Ogólnie tak, ja i tak muszę pozabijać te Phantomy, bo potrzebuję do naprawy tej elytry, bo ona jest troszkę zniszczona. Ale to ogarniemy sobie za niedługo. Tu, tak, fajerwerki tu, wiadro tu, potrzebujemy jeszcze jedno wiadro lawy. Oj, straciłem jedno wiadro lawy.
A jest tutaj, dobra, patrzcie, kurczę, dobra. Mamy to, mamy tutaj, to stawiamy tu. Ogólnie sprawdzamy, czy jest wszystko, co potrzebujemy. No i wychodzi na to, że wszystko, co potrzebujemy, mamy. Dobra, ogarniamy tą ostatnią tom. I teraz już przynajmniej włosy mi nie przeszkadzają, więc można po prostu normalnie funkcjonować. Dobra, lecimy. I teraz tak, gdzie tutaj jest jeszcze ta lawa trochę? Coś tutaj powinno być, tak mi się wydaje. O, jest, dobra, bierzemy jedno wiadro lawy. I w tym momencie jesteśmy przygotowani na to, żeby... O! Dobra, żeby zrobić tą pułapkę. Więc ja w tym momencie udaję się do zamku Yetiego, ponieważ to tam całą tą pułapkę będziemy robić i wybierać w ogóle miejsce, jeszcze za bardzo nie wiem, gdzie to będzie. Na całe szczęście jestem sam na serwerze, więc nie musimy się martwić o to, że ktokolwiek mi tam wejdzie i mi przeszkodzi. No i możemy normalnie, wiecie, swobodnie ogarnąć tą pułapkę. Ogólnie jaki jest cel tej pułapki? Cel jest taki, żeby po prostu pokonać Yetiego, bo serio, już mam go dość. Już kiedyś na niego robiłem tą pułapkę, właśnie tam, gdzie teraz zresztą brałem tą lawę. I no... Ta pułapka nie sprawdziła się, w sensie ja widziałem, jak on się złapał w tą pułapkę, ale nic ona nie dała. I teraz pytanie, czy ta pułapka nam cokolwiek da? Nie wiem, w każdym razie wiem, że muszę cokolwiek zrobić, żeby po prostu uwolnić Milki i Palionkę. No nie wiem, no po prostu dla mnie jest to sytuacja troszkę bez wyjścia, bo wiecie, chciałbym je uratować, ale to nie mam pojęcia jak. Ale dobra, jakoś ogarniemy to, patrzcie, schodzimy sobie tutaj na dół i robimy tą pułapkę. Plan na tą pułapkę wyszedł tak spontanicznie tak naprawdę, bo za bardzo nie wiedziałem, co mam innego zrobić w tej sytuacji. I tą pułapkę tu gdzieś trzeba ulokować, wiecie co? Jakby to... Musimy na pewno wykopać jakąś dziurę, no nie wiem, może tu się wykopiemy, patrzcie, zrobimy tak, drzwi. Tu damy guzik, tu wydrążymy drzwi. Coś takiego, o, mega fajnie. Ogólnie to, kurczę, wiecie, czego nie zrobiłem, a co potrzebujemy? Potrzebujemy stona, a nie zrobiłem tego. Dobra, kliknijmy to tutaj. I teraz tu trzeba wykopać taką jakby linię, taką długą linię, w której po prostu cokolwiek... Nie mam stona, no kurde, to był taki błąd. Fajnie, że mogę stąd wyjść teraz. Dobra, wiecie co musimy ogarnąć? Czemu to jest otwarte? O kurde, czekajcie, muszę sprawdzić, czy tu się coś nie wydarzyło. Skoro to jest otwarte... Nie no, wszystko jest tak jak było. Jedyne co to zębiaki tu gdzieś słyszę. Wszystko jest tak jak było, okej. Dobra, czyli luz, dobra, czekajcie, ja to zamknę na wszelki wypadek, bo mam nadzieję, że Yeti tego nie zauważył, że to jest otwarte i że nie zorientował się, że my wiemy o tych tutaj pułapkach, więc mam nadzieję, że tego nie widział, więc muszę to jak najszybciej zamknąć, więc w tym momencie rozwalamy to tu, klikamy myk, okej, zamykamy to, żeby to nie było otwarte. O kurczę, dobra, idealnie. I teraz tak, musimy ogarnąć sobie, tak jak powiedziałem, coś do przepalania, żebyśmy mogli tego stołu przepalić. Dobra, widzowie, wkopiemy się tutaj, bo widzę, że tu akurat jest zombie, jak tak go gdzieś tutaj usłyszałem. I po prostu dostaniemy się tutaj do tej kopalni i idealnie mamy węgiel. Boże, jak nam się poszczęściło. Dobra, bierzemy tego węgla w takim razie. Myk, do syta się tym węglem najemy. I teraz potrzebujemy tak, patrzcie, tutaj jest trochę tych desek. Czy jak ja to rozwalę, ojoj, dobra, rozwalmy tą deskę. O nie, to wszystkie to widać. Potrzebujemy cztery deski, takie wolne, które są, wiecie, które są niewidoczne ogarnąć. Więc tak, ta deska jest niewidoczna, ta jest widoczna. To jest bardzo widoczna deska. Musimy podejść sobie tu do góry troszkę, okej. Aha, to było tu, więc ta deska też jest widoczna. Dobra, zróbmy może tak, czekajcie, czy tu ogarniemy jakieś takie... Jakieś deski, wiecie, bo muszę mu ukraść coś... Dobra, albo wiecie co, już nie będę kombinować, wyjdę na zewnątrz, tam jest przecież drzewo. To sobie ogarniemy na szybko właśnie crafting, bo w sumie tylko to... Albo ten Yeti gdzieś powinien zresztą mieć też... Kurde, no nie wyjdę stąd. No! Oła! Nie tak to miało wyglądać. Dobra, wyjdźmy tu na górę. On tu powinien mieć gdzieś crafting, bo ja na szybko potrzebuję skraftować tylko piec. Aczkolwiek nawet mógłbym sobie nawet przepalić, bo on prawdopodobnie tutaj też ma gdzieś piec. Czekajcie, czy... Dobra, tutaj jest coś, okej. Dobrze, kojarzyłem, że tutaj coś jest. To jak mu tu wysadzałem to. Więc tak, co potrzebujemy przepalić? Potrzebujemy przepalić to na stone'a, ale no nie wiemy jeszcze, ile tego potrzebujemy, więc po prostu zróbmy sobie tak, że sobie ogarniemy piec i na dole sobie to przepalimy. Dobra, idziemy to zrobić. Dlaczego potrzebuję ten piec? Dlatego, że muszę zrobić tam jakby wykopać tego stona, który zamieni się mi w kobla. No i po prostu potrzebujemy tego stona, żeby później to z powrotem dać. Więc teraz uwaga, na czym będzie polegać cała pułapka? W tym miejscu, na samym końcu stawiamy trap skrzynkę. Teraz właśnie zaczyna się tutaj wykopywanie tego i teraz patrzcie, potrzebujemy raz, dwa, trzy, pięć. Okej, mamy pięć, superancko. Dobra, stawiamy tutaj pięć tłoków, to jest pierwsze, co musimy zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Tu wykopujemy tą dziurę. O, tu też był węgiel, patrzcie, jakbym wiedział, to bym tutaj wykopał, to bym nie musiał nigdzie łazić po to, tam na dół do żadnej kopalni. Dobra, tu mamy tak, ogarnięte i teraz tutaj na dole będzie lawa. Więc czy chcę ją już wylać tutaj? W sumie mogę ją już wylać, patrzcie, zrobimy tak, wyjdziemy tędy i ogarnimy tą lawę.
Wylewamy jedną, wylewamy drugą. Tak naprawdę w sumie nie trzeba by było ich więcej wylewać, ale już jak wziąłem ich tak, żeby mieć, wiecie, na full tutaj, to rozlejemy wszędzie. Mamy fulla, super. I teraz tutaj kobla musimy dać. No i teraz tutaj trzeba zrobić cały schemacik. I teraz już wam pokazuję, na czym będzie polegać ten, że tak powiem, ta cała pułapka. Więc robimy coś takiego. Robimy tutaj to. Co ja gadam? Nie to. Bierzemy najpierw to. Okej? Okay? Czy to jak to się otworzy? To nie działa, tak? Okej, okay, czyli czekajcie, to dobrze wiedzieć, że to tak nie działa. Czy jak to się otworzy? Nie poszedł żaden, że tak powiem, impuls. Ale dobra, to czekajcie, muszę to sprawdzić inaczej w takim razie. Czy tak? Dobra, teraz poszedł impuls. Czyli w tym momencie możemy tutaj dać pochodnie, to powinna ona się zgasić. Zgasiła się, świetnie. Bierzemy to. Tutaj wzmacniamy sygnał, bierzemy redstone'a, zakręcamy nim teraz tutaj, tak żeby się dostać za te tłoki. I teraz już wam pokazuję, jak ten przecudowny system działa, ponieważ zaraz nam te tłoki zaczną się uruchamiać. Postawię sobie tutaj jedną pochodnię, żeby mieć troszkę jaśniej. Dobra, tutaj już jest full, tu możemy rozkopać o jeszcze jedno więcej. No i ogólnie, że tak powiem, na schematach ja się znam, wiecie, ja coś nie coś potrafię. Więc jakby mogę tutaj całkiem fajny schemat zrobić i od samego znaczy schemat, nie schemat, tylko ten... mechanizm. I patrzcie, myk. I działa w tym momencie, super. I teraz tak, teraz musimy się tutaj wydostać stąd. Znaczy przede wszystkim to jak otworzymy to się cofa, widzicie? O! Wow! Prawie sam się zabiłem. No przecież mnie ten tłok wypchnął. Ale jazda, ale teraz się wystraszyłem totalnie, nie? Dobra, rozwalmy to, żeby tutaj zniszczyć ten mechanizm, bo nie tak to miało wyglądać. Zamurujmy to tutaj tym, okej. Okay. Teraz tu możemy postawić tak, ponieważ o to tutaj najbardziej chodzi. Rozwalmy to, dobra, ja tutaj popełniłem niesamowicie karygodny błąd, tak nie powinno być. Tu musimy postawić to, okej. Okay. W tym momencie musimy tutaj zrobić tak i musimy zacząć tutaj przepalać tego kobla, tak jak powiedziałem, więc dajmy do przepalenia, bo musimy teraz to wszystko podmienić tak, żeby to wyglądało po prostu naturalnie, czyli cały ten kobl musimy poprawić, tu na górze też na tym postawić stone'a i tak dalej, i tak dalej. I tu przede wszystkim stone musi być jako pierwszy, więc jak już tutaj się przepali ten jeden, super, mamy go, to możemy teraz podmienić najważniejszego tutaj stone'a, bo ten musi być podmieniony koniecznie. Dobra, mamy tak. I teraz już reszta to już czysta formalność tak naprawdę. Potrzebujemy tak naprawdę niewiele, tego potrzebujemy. Mechanizm w sumie śmiga. No i teraz jak wygląda sytuacja? Patrzcie, on podchodzi, otwiera tą skrzynkę, to mu się otwiera pod nogami i wpada do lawy. No i tyle. Cały mechanizm, cała filozofia, nic trudnego, prawda? Mega prosta sprawa. Potrzebujemy tak, postawić tutaj. Tutaj na tym i zamiast tych. Okej, okay, czyli bardzo prosta sprawa, mega łatwe. Jedyny minus tego jest taki, że z tego co wiem, jeżeli tu się stanie na samym końcu, tak mi się wydaje, to się nie wpada do lawy. Przetestujmy to. O, widzicie? A tam jest w ogóle niepodmienione, teraz to widzę, że nie podmieniłem tamtego. Oj. To trzeba to podmienić koniecznie. Więc zróbmy tak. Tu rozwalamy to, okej, okay. I tą lawę tutaj rozlewamy tam, ta, co miała być, okej, okay, świetnie. Tu stawiamy kobla, myk, wskakujemy, tu stawiamy to, super. No, więc to już mechanizm działający, tutaj cztery zostały, więc musimy raz, dwa, trzy, cztery, no jeszcze dwa. Czyli ten, jeszcze jeden nam będzie, a nie, więcej trzeba ich, bo tutaj jeszcze trzeba wypełnić to. Więc dobra, tutaj, czy ja tam sięgnę do końca zaraz? No, jakoś damy radę, dobra, weźmy ten jeden, dajemy go już tutaj. Ale to się długo przepala, ja nie wiem dlaczego tak długo, ale dobra, niech to, muszę, wiecie co zrobić, chociaż nie wiem czy silk też na kill off, mam mending, no nie, no bez sensu, bo ta fortuna mam, to nie, na ten kill off nie możemy dać tego, bo to by było zabójcze dla tego kill offa, byłby totalnie bez sensu i nie, o kurczę, wiecie co, kończy mi się ta elytra, muszę to podmieniać, żeby tego przypadkiem, żeby mi się nie zniszczyła, bo się popłaczę, naprawdę, elytra to jest jedna z cenniejszych rzeczy, dobra, postawimy to tu, stawiamy tam i jeszcze trzy, okej, czyli to, jeszcze dwa, na chill damy radę, no i pułapka jest gotowa, no wygląda wybitnie, tu stawiamy sobie jeszcze drzwi, tak żeby on jak wejdzie to musiał już podjąć decyzję, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay. No i żeby musiał pójść na sam koniec, wiecie o co chodzi, nie? Znaczy, że to wygląda jak mega, to wygląda jak pułapka, więc jak on się nie złapie, to się totalnie w ogóle nie zdziwię, ale wiecie, ale liczmy na cud, jeśli tak to można nazwać. Dobra, ostatni. Zabierzmy to i niech już się więcej tego nie przepala. Mamy to, stajemy tutaj na środku, na końcu, otwieramy
Działa, działa. No, musiałby stanąć na samym końcu, żeby to wiecie, żeby nie wpaść do tego. No ale nie wierzę w to, że tak się nie wydarzy. No nie wierzę po prostu. Więc niech to już się przepali tu do końca, będziemy mieli dwa stone więcej. Nie wiem za co je damy, ale pułapka jest gotowa jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest git. No nie wiem, możecie ocenić, jak wy oceniacie tą pułapkę. Mi się wydaje, że zadziała, że odpowiednio zadziała, że będzie, wiecie, że się złapie w nią ten Yeti, a jeżeli nie, to nie. No mam nadzieję, że wiecie, że chociaż itemy straci wszystkie i tak dalej. No mam nadzieję, że się nikt inny w to nie złapie. Więc muszę im dać znać, żeby tutaj, prawda, uważali. No ale jak się ktoś złapie, no to trudno. Pułapka działa po kilka razy, wiecie, jeżeli ktoś to użyje i następna osoba znowu to użyje, to wiecie, to w nieskończoność może działać tak naprawdę. Dobra. Moim zdaniem ogarnięte, mamy to. Ja jedyne co bym jeszcze chciał zrobić na tym odcinku, to spróbować naprawić tą elytrę. Z tego powodu, że chyba nie wiem czy mam tą błonę tego, ale powinienem coś mieć, bo one co chwilę latają nam nad głowami, więc co chwilę je zabijamy, więc coś powinienem mieć w skrzynce, aczkolwiek ja się tego pozbywałem kiedyś. Bo ja zapomniałem, że to jest w ogóle potrzebne do naprawiania elytry. No nawet nie wiem jak się naprawia elytrę tym, bo to, czy to się w kowadle robi, czy łączy się to w craftingu, nie wiem, szczerze przyznam. Zaraz to będziemy musieli sprawdzić, muszę też dorobić sobie firewery i tak dalej. No nie, no jak to palionowo się pięknie prezentuje, to jest niesamowite w ogóle, nie? To jest coś pięknego. Dobra, uwaga, zlatujemy tutaj na dół, myk, 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 jesteśmy na dole. Dobra, rozwaliłem sobie prawie girę. Dobra, i ogarnijmy, czy mamy jeszcze jakieś te błony. Tego fantoma tu nie ma. Tutaj też nie ma, o nie, boję się, że nie mam żadnych, bo o, jest jedna. Dobra, robimy tak, dajemy i zabieramy, dajemy i zabieramy. W ten sposób najszybciej sprawdzamy, czy cokolwiek jest. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj też nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tutaj, no tu tym bardziej, dobra, czyli mamy jedną. Dobra, czy ja tym jestem w stanie naprawić i w czym to się naprawia? Czy w craftingu? Nie, więc pewnie tu. Dobra, tutaj się to naprawia. Ja nawet nie mam poziomu nawet, żeby to naprawić. O nie. Dobra, nie mogę używać tego, muszę poczekać na te fantomy, je pozabijać, żeby mieć więcej tej błony, żeby to naprawić. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.